czym ona powie, o najnowszej pracy, powie sama. A ja tutaj się na tym temacikiem Geneza Zakopanego i rodów Kotliny Zakopiańskiej powiem krótko. Przejdę na Kotlinę Nowotarską. Ale co to jest ta Kotlina Zakopiańska? Kiedy ona została jakby zasiedlona? Powiem tak. Zakopą Gubałowską, a Gubały to, proszę Państwa, Gubała był to słynny gospodarz w Maruszynie, jeden z najzamożniejszych, znakomity i posiadał praktycznie większą część w Gubałowce. Kopą nazywano Kopa Magury, Kopa Gubałowska, bo od Gubały pochodzi, od gospodarza legendarnego. Zresztą kilka testamentów się zachowało w bariach krakowskich na Babelu. Można było i w hipotece galicji zachodniej, źródła tego tematu. I powiem tak, że sama nazwa Zakopane bierze się normalnie z Gwary Góralskiej. Trzeba ją po prostu znać. Zakopą. No już dalej to było, czy Zakopą, czy Zakopane, czy odmiana Gwary Góralskiej, gdzie Kajdziec, Kaszpył. To wszystko jest odmiana. I to Zakopane zostało po prostu stwierdzone, kopy się już nie używało. Ale widzicie Państwo, że przynajmniej kopa, cztery litery są z tego wzięte. Ja się parałem, żeby odczytać nazwę miejscowości i nazwę rodu. Nie odpowiadają absolutnie temu dzisiejszym nazwom kmieci z Rogówki naszych. Niektóre były bardzo brzydkie, dzisiaj się tak jakby nie wymawiało. Proszę Państwa, weźmy Kościelisko. Kościelisko w historii się sprzeczali. Ja przepraszam bardzo, Pani Profesor, powiem, nie jestem historykiem, nie będę tutaj dyskutował z profesorami z historii, dlatego że jak początkowo z genealogią miałem do czynienia, to brałem z początek królów polskich, bo moja wiedza jest techniczna, jestem inżynierem, tutaj pan profesor rektor zna moją przeszłość inżynierską z Politechniki, absolwentem jestem Politechniki Śląskiej w latach na początku 50. lat, 50-55. Proszę Państwa, idźmy dalej, Kościelisko, popatrzcie na tym miejscu, zaraz powiem po czerwonym. Kościelisko bierze się ta nazwa nie tam, że były goście, że Tatary, tam wojska tatarskie były kościelskie, bo prawdopodobnie były. Bierze się to od placu, na którym stał kościółek. To był 1612 rok, kiedy starosta Komorowski rozkazał spalić kościółek, zniszczyć osadę górniczą w dolinie kościeliskiej. Pozostały z gliszcza, ale plac pozostał. Ja wpadłem dopiero na to rozwiązanie, będąc na parafii w Pikuszowie, kiedy przeważam księgi. Wpadłem na to, kiedy stary kościół drewniany i oczywiście już dzisiaj nie istnieje, to miejsce nazywa się Kościeliskami. Już byłem pewny, że nie błądzę. Poroni to niedawno, może rok temu powiedziałem, zapytałem się wójta Szwajca tego szaftarskiego pana Ślimaka, czy wie skąd się nazwa Poroni. Ja nie wiem, mówię do niego, ale przypuszczanie wasza góra Ranisberg, to mówili, nie, Ranisberg, bo w dokumentach istnieje Ran, Porani i tak dalej. To jest, Poroni to jest miejscowość za tą górą. To jest Poroni. Od tej góry ta nazwa. Wracamy teraz do dolinie między Gierontem a Gubałką. Tutaj zaznaczę od razu, że równocześnie z gąsienicami jest Piotr, bo miał rówieśników. Na pewno kostka Pania miał rówieśników. I kierunki osadnictwa do Kotliny Zakopiańskiej, patrząc na dzisiejszą genealogię Podtarza, pewnych rodów, szły w dwóch kierunkach. Szły od Nowego Targu przez Dolinę Białego Dunajca, jako potoku, i z drugiej strony Czarnego Dunajca, jako Doliną Czarnego Dunajca. I teraz, jakie rody spacyfikowały, można tak powiedzieć, Dolinę Zakopiańską. Mianowicie od zawodu szli gąsienicowie. I gąsienicowie, proszę Państwa, nie mają rodu równego sobie przypuszczalnie w kraju. Nie dlatego, że nie, może byli liczniejsi, ale nie dało się ich pozbierać. Albo się nie dało pozbierać. Co to znaczy pozbierać? Dokumentów, które by świadczyły